Dzień, dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. No i widzimy się w grze Hollow Knight. Po dla mnie przynajmniej bardzo długiej przerwie powracamy właśnie, tak. Jesteśmy dzisiaj, pozwólcie, że w ogóle sprawdzę, w jakimś miejscu, do którego nawet mapy nie mam. Tak więc nie wiem. Okej. Sądząc po wyglądzie, obstawiałbym... Nie pamiętam teraz, jak się to wszystko nazywało, bądź szczerze. Ale sądząc po wyglądzie, obstawiałbym chociażby ten... Deep Nest, czy jakoś tak? Ale dobra. Niestety wyszło jak wyszło. Nie pamiętam co i jak, gdzie jesteśmy. Tak. Zapowiada się... Deep Nest? Nie. Kingdom Siege. Czym Edge w sumie, nie Itch. Okej, dobra. Bo tak. Mówiąc całkowicie szczerze, w 100%, nie ściemniając ani nic, mało co pamiętam z tego, co się stanęło się ostatnio. Jedne co, to wiem, że mamy teraz takie piękne skrzydełka, chociaż nie pamiętam, czy to było ostatnio, czy dwa odcinki temu. No i że mamy tego pociąga, tramwaja, czy co to tam jest, którym tu dzisiaj rozpoczęliśmy przygodę. Więc tak. Co tutaj się dzieje, tak do końca niestety nie będę w stanie powiedzieć, ale tak. Zwiedzimy tutaj trochę tego wszystkiego, bo jak już jesteśmy, to czemu by nie, chociaż... No szczerze powiedziawszy, to preferowałbym chyba pójść do jakiejś planszy, do której mam dostęp normalnie. No tak, jakoś... już pogubiłem w ogóle w tym, co chciałem powiedzieć, wybaczcie, ale... No. Jak już jesteśmy, to nie odmówię eksploracji, nawet delikatnej. Jeśli ma ona być taka... bezcelowa i zgubna, powiedzmy nawet. Chociaż nie sądzę, żeby ta miała być aż tak bezcelowa, czy... zgubna. O Jezu, nie, za bardzo się gubię w sterowaniu. Jeśli tak dalej pójdzie, to niestety, ale tak. Niestety właśnie, jeśli tak dalej będzie, to dzisiaj prawdopodobnie będziemy zliczyć same ramy. I w ogóle, więc no. Okej, na spokojnie, nie stresuj się gwiezdny kluczu. Tu jest spokojnie, nie ma za dużo wrogów. A niczego innego wielce groźnego, więc nie musisz panikować. Okej, dobra, są to prawda ci duzi. Te pszczoły. Ale tak, mimo tego, że oni tu są, sama lokacja nie oferuje żadnego zagrożenia, bo te pszczoły łatwo pokonać, ci duzi to latają, ale... Poza tym, że latają, to nic nie robią. Więc no. Nie trzeba się przejmować i... Dużo tych pszczółków. Właśnie wracając do tego wszystkiego. Jeśli chodzi o pszczółki same w sobie, to też nie wydaje się jakoś szczególnie groźne. Owszem, denerwujące. Owszem. Delikatnie problematyczne. Ale oj. Nie są trudne do pokonania. Tak długo jak się potrafię skupić na trafianiu i nie myślę nie wiadomo o czym podczas ogrywania tego segmentu, w którym one występują, ale tak. Mam taki zasięg, że po prostu nawet nie wiem, jakim cudem one się do mnie wcześniej zbliżały. Jest to jakiś sekret? Nie ma oczywiście. Więc no. Idziemy w głąb czegoś, nawet nie wiem gdzie, jak, po co. Ale wydaje się, że przylazłem tutaj od drugiej strony do jakiegoś innego miejsca, bo tak, zwaliłem ścianę. Okej. Okay. Głupcy. Głupcy. Okej. Nie wiem, o co chodzi z tym, ale tak, głupcy. Jednak zanim coś, to pozwólcie, że spróbuję poszukać Kornifera, bo widać tutaj jego pisma. Więc tak, jak widać takie rzeczy, to aż żal nie skorzystać z mapy w pierwszej kolejności. Dobra. Mamy go. I teraz będziemy mogli zobaczyć te wszystkie inne przejścia i tak dalej.
Czyż nie jest to przeciwsólna dziura? Podróżowałem przez tę dzicz tam w pobliżu i pomyślałem, że chwila odpoczynku będzie po prostu dobrym momentem, czy coś takiego, dobrze odpocząć. No, wybaczcie, że tak się plączę, ale nie rozgrzany dzisiaj. Pejzaże są dosyć niesamowite w tej części miasta. Ale no, mieszkańcy jednak są tak samo jak odważni, tak groźni jak zawsze. Czy chcesz mapkę? Oczywiście, że chcę. Dzięki. Kingdom's Edge. Okej, the waterways są tamtędy. Znaczy, przechodziliśmy przez tereny. Albo gdzieś coś widzieliśmy. Dobra, miasto Westfield City of Tears jest tam u góry. I jeszcze tutaj, okej. A tam ogólnie mówiąc, tam dalej tą stronę widzę jakąś ławeczkę, więc po prostu idziemy i ja chcę ławeczkę. Chociaż dobra, widzę, że lepiej chyba tutaj nie polegać na... Zawsze są jakieś dziwne takie skaczące komary, nie wiem jak to inaczej nazwać. Więc tak, lepiej uważać. Ale mniejsza z tym, ważne, że jest ławeczka. A ja lubię ławeczki. Chociaż, muszę przyznać, ławeczka to jedno. Gorzej, że ta sceneria jest trochę niepokojąca. Wiecie, no... Co jak co, ale... Sceneria, gdzie jakieś... Spada mi wiadomo jakieś rzeczy, jakieś białe korzenie są. Nie ukrywam, to trochę śmierdzi boss fightem. Ale tak. Tak, mimo tylko, że śmierdzi boss fightem, mam nadzieję, że na żadnego się nie natrafimy, bo dzisiaj nie jestem w formie na to, jak widzicie. No, więc tak. Co my tu mamy? Swoją drogą? Jakieś droga dalej. Kusząca propozycja, ale nie, ja chcę ławeczkę. Jak znajdę ławeczkę i inne rzeczy ogarnę, potem będziemy mogli zwiedzać jakieś takie zakamarki dziwne. O Jezu, duży komar, duży komar, duży skaczący komar. Idź, idź mi stąd. Idź, sio, psik. Idź. Idź sobie. Okej, dobra, wniosek jest taki, że jest za szybki, żeby tylko trafić tym w czymś. Strasznie wytrzymały. Przez moje nieogarnięcie dzisiejsze, co straciłem na nim bardzo dużo życia, pewnie nawet więcej niż powinienem. Tak, na tym zwykłym plujoku też stracę milion razy więcej niż powinienem, albo nawet zginę. Nie, bo na szczęście nie zginęłem. Oj, niestety. No ale cóż, jestem lama. Totalna i tyle. Oj! Nie, 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 jeszcze raz nie. Chociaż z drugiej strony niedaleko już jest ławeczka. Więc dobra. Ledwo to przeżyłem, ale się udało. Więc tak, fajnie, jest ławeczka i jakieś przejście dalej. Oczywiście, że najpierw spłacimy budynek. Z tego, że prawdopodobnie będzie mi to kosztowało śmierć. Jak mnie znalazłeś? Tu, gdzie świat się kończy. Tak, wiem, dlaczego tu jesteś. Przybyłeś, by nauczyć się sztuki ostrza. Od legendarnego mistrza ostrzy, Oro. I tak, gwoździe będę nazwał teraz ostrzami, to bardziej pasuje, to Nail, jako ostrza. To prawo wielkiego... mędrca ostrza. Tak, że muszę przekazać swe nauki tym, którzy są tego godni. Ale żadne prawo nie zabrania mi wymagać zapłaty za to. Jeśli naprawdę chcesz trenować pode mną, udowodni to przy użyciu Geo. 800, dobra, mam 2300, to tak. Aha. Mhm. Okej, był jakiś dialog, bo źle kliknąłem jak zwykle. Nakliknąłem B zamiast A oczywiście. Więc tak, płacimy tym razem już serio. On się wkurza, ale to akurat wiemy. I na szczęście nie śmierć, a tylko nowa sztuczka, której i tak nie będę wykorzystał. Dash, slash. Skup energię w ostrzu. Upuść się, zwolnij przycisk w momencie, kiedy dashuję, żeby to zrobić.
Muszę to przyznać, jesteś idealnym uczniem. Twoje umiejętności władania ostrzem, twoje pragnienie, by zostać potężniejszym. Przypominasz mi moich braci. Nauczyłem cię wszystkiego, czego mogę. Idź potem w świat, podróżniku. I zostaw mnie w mojej samotności. Moim odosobnieniu, okej, dobra. Kolejny super skill, którego nie będę używał, więc zobaczmy w ogóle, jak to działa. Okej, fajne, fajne. Nie zaprzeczę, że nie, czy coś, ale... Ale poza tym, co... Jak tego nie będę używał, Nie rozumiem, po co tutaj? Okej, dobra, mówię szczerze, naprawdę nie rozumiem. Jakby jakiś plac treningowy, czy... W sumie to jest logiczne, że to może być miejsce, w którym ten gościu ćwiczył. Ale i tak ciekawe. No dobra, mniejsze z tym. Mniejsze z tym, mamy ławeczkę, która okazała się w miarę bezpieczna. Nie mamy wrogów, którzy okazali się w miarę niebezpieczni. Więc tak. I... Okej. O, znalazłem pozycję, na której jestem w stanie ich pokonywać, nie otrzymując obrażeń. Oczywiście, musiałem wszystko zepsuć. Dobra. Okej. Straciłem tylko 3 życia, więc nie jest tak źle. Coś. Powiem szczerze, spodziewam się czegoś może więcej tego miejsca, więc co? Nie będę ukrywał, jestem delikatnie zawiedziony, chociaż z drugiej strony cieszę się, że to nie było jednak bossa, a jedynie ten od sztuki gwoździ, jakby tutaj roboczo nazywam. W sumie to te skille są co najmniej w teorii bardzo użyteczne, jeśli ktoś o nich pamięta i chce ich używać. Dla mnie niestety nie szczególnie, ale mniejsza. Dobra. Na szczęście małe komary, co jestem w stanie zaakceptować i z przyjemnością pokonywać, więc cyk. Okej, i co my tu mamy? Dał to czarne coś. Wiem, że może to dziwnie zabrzmieć, ale... A już myślałem, że mogę się przeciąć przez to, ale nie. No cóż. Czemu ja tu wystrzeliłem? Nie mam pojęcia. Ale dobra, mniejsze z tym. Mniejsza z tym, naprawdę. Musimy teraz się skupić na tym, żeby znaleźć jakieś ciekawe cośki tutaj, albo powrócić do miejsca, w którym byliśmy, czyli do pociągu. Chociaż ja powiem wam szczerze, obstawiam, że lepiej będzie tej pozwiedzać do końca. O, coś tu jest. Okej. Okej, dobra. Dobra, chodź. Mały komar, chodź. Tak, mogłeś nie zadawać mi obrażeń, ale i tak dzięki, potrzebowałem twojej energii do tego. Serio, to ty... Nie, dobra, to nie tyle. Coś tu mamy jednak. Wanderer's Journal, serio. Dobra, tym razem nie będę ukrywał. To mnie trochę zawiodło. Nie przejmując się tym wszystkim, idziemy i tak dalej ku nowościom. I... O. Mamy zniszczalną jakąś ścianę. I... Takie małe pseudo wyzwanie, czy co? Tak, takie pseudo wyzwanko, żeby kolegę odblokować. Drogą, jeśli mamy kolejnego kolegę, to może warto byłoby ich odwiedzić dzisiaj? W sumie tak, warto by było może ich odwiedzić. O, ała. Oczywiście musiałem dostać obrażenia. Oczywiście. I tak, odwiedzić ich. Ewentualnie jeszcze może tego Nailsmitha, czy jak mi tam było. A nie, mam nadal jedną bulldog, a pamiętam, że teraz zażądał 2 sztuk, więc... Tak. To akurat nie będzie miało sensu. Szkoda, ale... No, zrozumiałe, wiecie. Nie ma sensu... dawać... grającemu dostępu do najlepszych ulepszeń ciągle za taką samą stawkę, tak samo łatwo dostępnych i w ogóle.
momencie, kiedy gra... No, wydaje mi się, że ma być dosyć ciężka. Więc takie progresywne ulepszenie, że każdy kolejny jest jednak droższy, to jest sensowny wybór. W szczególności taki format. No, im dłużej gram, tym dłużej się... co chciałem? Tym dłużej jestem, tym bardziej jestem w stanie wierzyć, że Hollow Knight miał być grą z zamiaru ciężką. Może nie aż tak trudną jak Dark Souls i tak dalej, ale... co najmniej trochę cięższą, więc tak... A tutaj wrócimy do City of Tears, okej. Okay. Jeśli tam jest powrót, to w takim wypadku warto byłoby jeszcze przezwiedzać dokładniej to, tę stronę. Wiecie, szkoda by było, żeby coś przepadło, dlatego że wrócimy na znane nam tereny. Plus te znane nam tereny to i tak są tereny, których nie lubią, bo są tam ci wielcy, wredni strażnicy. Jeśli się nie mylę. Więc tak, co my tutaj mamy przynajmniej? Jest coś ciekawego? Tam gdzieś w górze jest ławeczka. Dobra. Uwielbiam takie komunikaty jak tutaj ławeczka czy coś. Wanderer's Journal. Okej. Okej. Dobra. I swoją drogą... ten pył sypie się z jeszcze wyższej pozycji, ciekawe. Ale dobra, mam ławeczkę, więc super fajnie. Możemy iść dalej przed siebie, zwiedzając wszystko, co się w sumie dzieje. I już głupie obrażenia. Numer jeden, zaliczone. Długa trasa i muszę przyznać, dosyć pusta. Że powiedziawszy, nie podoba mi się to, co tutaj widzę. Nie podoba mi się i to bardzo, nawet. Ale tak. No, nie wiem, co mam więcej powiedzieć. Nie podoba mi się to i ja tego nie chcę. Nie chcę. Ja nie chcę, no ale cóż, no muszę to zrobić. A więc poszukujesz głębszej prawdy. To nie jest taka, którą słaby mógłbym dzierżyć. Okej. Okay. Udowodnij, że jesteś gotów, by się z nią zmierzyć. Nie będę cię powstrzymywać. Moja igła jest zabójcza. Czy też ma coś takiego, czyli to gwóźdź i igła. W sumie ciekawa nazwa do broni. Jednak sam gwoździe, skoro ty ona mówi o igle. Dobra. I nie będę czuła, ogólnie mówiąc, tej... żalu czy smutku z przepadnięcia słabiaków. Udowodnij, że jesteś w stanie zaakceptować przeszłość tego królestwa i wziąć odpowiedzialność za jego przyszłość. Dobra. Dobra. Okej, o! Też ma nowe sztuczki, potrafi kontrować. Muszę być ostrożniejszy z tym, co robię i jak robię. To jest dobra, kogo ja szukuję? Tutaj padnę. Padłem. Od razu. No cóż, ja się liczyłem z tym, że to musi być mocny. A liczyłem na to, że może dzisiaj nie znajdziemy, ale... niestety, no. I taka jest wola tej gry, no to... no to niech się dzieje. Będziemy umierać na starciu z... nie przeczytałem jej imienia. No trudno. O proszę. Już tutaj mi oddają moje te pieniądze. Okej. Okej. Dobra, na spokojnie. Tak jak to mówiłem w przypadku tego, jak... co to była za gra? A Mortal Shell, tak, Mortal Shell zawsze sobie marudzę. Dla tych, którzy nie oglądają. Spokojnie, nie śpiesz się, ostrożnie, dobieraj ataki i tak dalej. Powiem wam szczerze, jeśli tego nie robię, to strasznie nieostrożnie gram i najczęściej od tego ginę. Dobra. Czemu on mi zrobił podwójny skok? Nie wiem. Okej, przerwa na leczenie. Dobra, przerwa na leczenie. Popieram to. Popieram przerwę na leczenie. Co ona tu zrobiła?
jakieś kolczaste nitki. Halo, to cheaty to są. To są... Co są cheaty? Nie. Ja mam sobie z tym poradzić, nie. Nie. Zrobimy jeszcze jedną, góra dwie próby, a potem wiejemy. Bo coś czuję, że nie jestem na to gotowy. Zarówno psychicznie, mentalnie, fizycznie, jak i przyciskowo. Wiecie, w końcu przyciskowo też trzeba być gotowym. A w momencie, kiedy ja nie ogarniam żadnych przycisków, to... Ten... Widzicie, jak to się kończy. No, chociaż może gdybym się skupił bardziej na walce, co... Jeszcze jakaś nadzieja by była, ale trudno się mówi. Jeśli nie wygram dzisiaj, zawsze jest kolejny odcinek. Dobra. Okej. No, czemu to nie trafiło? Okej. Okej. No. Okej, ma taką szybką reakcję, że ja po prostu nie jestem w stanie nic zrobić z tym. No, ta. Ta, zdecydowanie to nie jest mój dzień, więc no. Po prostu wrócimy tam. Te moje wszystkie punkciki, moje pieniądze. Jak już walutę tego królestwa moją odzyskam, to wiejemy, bo no, nie ma sensu marnować całego epizodu, który i tak mu się zbliża ku końcowi, na walkę z kimś, kogo i tak nie pokonam. I cóż, no oczywiście powrócimy tutaj zdecydowanie. Wydaje mi się, że to jest nawet jakieś takie może pseudofabularne. Chociaż ciężko mi mówić o fabule w tej grze, bo jak powiedzę, to mam tylko jakieś strzępki. I to wszystko nie ma sensu. Mam tylko całego Hollow Knighta, którego widzieliśmy na posągu. Mamy do tego, co tam jeszcze takiego było. O, jak tak myślę. Do tych całych Dreamerów, którzy nas ponoć chcieli uwięzić, ale nie wiem po co. Mamy tego naszego Dream Naila, którym możemy zbierać esencję. Jaki jest sens tego wszystkiego? Nadal nie wiem. Chociaż podejrzewam, że kiedyś chodzi o tego Dream Naila, to mogą być jakieś takie aktywności poboczne, na zasadzie, wiecie. Po prostu takie masz sobie tutaj, możesz dzięki temu, nie wiem, pozbierać materiały, jeśli to wszystko dobrze będziesz robił, to masz jakąś nagrodę, czy coś też się z ulepszenia. I w sumie chyba nawet tak jest, bo tak do tej pory to dostaję same jakieś takie akcesoria bardziej nawet niż coś takiego poważnego. O, kwasy. Lubię kwasy. W szczególności, że jestem na nie odporny. Ale dobra, zanim coś, co... Zobaczmy, co tutaj jest wyżej. Zanim powrócimy, bo jednak tak, no... Pomału chyba czas opuszczać to miejsce. I powracać do miejsc nam już znanych nawet, po to, żeby zwiedzać je teraz z nowymi umiejętnościami pseudolatania, czyli podwójnego skoku. Jest tu coś? Nie, nie ma oczywiście. Zobaczmy, takie miejsce zawsze mam nadzieję, że tu gdzieś jakieś sekrety będą. Ale nie. Po prostu puste ściany, gdzie... O. Proszę, tutaj coś jest. Pewnie nic wielkiego, bo no... Co? Okej, nie ogarniam. Też pewnie powinienem spróbować... Ani dobra, to można tylko przed siebie, bo chciałem powiedzieć, że pewnie powinienem spróbować użyć tego czegoś, ale... Ale tak, to można tylko przed siebie, więc... Nawet jeśli można by było... Znaczy ten... Nawet nie sięgnąłbym po prostu tego wszystkiego, chyba że... Kiedyś, wiecie, będzie coś na zasadzie, nie wiem, zdolności, która pozwala nam... Jakby to najlepiej określić... A, no nie wiem, właśnie stawiać jakieś platformy sobie, wiem, dziwne, ale no... Potem po prostu to w ten sposób taki... I no i byśmy mogli tam postawić tą platformę i użyć tego tam... Gwoździa snów, bo teraz już skoro ona mówi o swojej broni, że to jest igła, no to tutaj jestem pewien, że to są gwoździe. Znowu chciałem już mówić ostrze tak dalej. A mniejsza. Więc tak, po prostu... Znalazłem coś. Ale wracając, w takim wypadku po prostu... Pewnie będę musiał tego użyć jakoś tam specyficznie czy coś. Po prostu jeśli to zrobię, to nagle dostanę jakąś super nagrodę, znając życie.
Albo to jest jakieś bezużyteczne coś, które zostało tutaj dodane, bo szczerze, bo tak. Obie opcje są jak najbardziej prawdopodobne. Oczywiście, niebieskie życie muszę utracić w głupi sposób, bo na co mi ono? Kurczę, nie wiem, czuję, że jestem trochę za słaby na tą lokację. Nawet bardzo trochę. Chociaż kto wie, może z czasem się to jakoś poprawi. I ponownie, bez żadnych sekretów. I te plujące wrogi, przez które tutaj oszaleję. Wiecie, nie to, że coś, ale... Jak ja jestem taki nieogarnięty ze sterowaniem, a nie mam tu jakiegoś asystenta sterowania czy unikania, a tu jest kilku wrogów, którzy strzelają w takie sposoby, no... Ciężko by było sobie poradzić, a okej... Okay. Okej, dobra, wiecie co, tamto coś mi sugeruje, że albo jest jeszcze trudny skok w tej grze, albo jakoś inaczej się tam będzie dało dostać. Mało... Fink, czyli rzeczo, czy istotą, trudno powiedzieć. Wspinał się wysoko. Szukasz więc wiedzy tych ziemi? To popielne miejsce jest grobem Wyrma. Czyli Wyrm to jest, nie wiem, może smokowiec, coś takiego, ale powiedzmy Wyrma, nie chcę tego tłumaczyć. Kiedyś opowiadany w końcu umarł, coś? Nie rozumiem. Ale czym jest śmierć dla starożytnego bytu? Bardziej transformacją, przynajmniej ja tak uważam. To upadłe królestwo jest produktem bytu zrodzonego w tamtym wydarzeniu. Okej, ciekawe. Czy to ty ruszasz mój ogon? Aha. A, okej. Reszta jest dosyć zaniepokojona, ale ja... Nie, uważam, że to nie jest wcale niemiłe czy coś. Okej, czyli to jest jego ogon. Okej. Aha. Czyli to coś, to jest po prostu... Resztki tego zwłok Wyrma, które się rozpadają. Dobra, czyli tak trochę wiedzy, nic więcej. Dobra, czyli nie będzie po trudnego skoku. Chyba, bo wiecie, czego nie jestem pewien, może będzie. Osobiście nawet bym się cieszył z umiejętności potrójnego skakania, więc podwójny skok już ułatwił życie trochę. A trochę jest komplikował, nie ukrywając, a tutaj jeszcze coś takiego i dopiero wtedy to by było. I znowu te komary małe. Nie lubię ich. Ale dobra, przynajmniej małe. Przynajmniej małe. Cześć. Cześć, przeciwnik. W sumie nie wiem, po co ich biję. Jakie są tacy pokojowo nastawieni. Okej. Okay. To było niezłe. Jak na mnie oczywiście. Okej. Okay. To jest dziwne, powiem szczerze. A mi się wydaje, albo... Ty przed chwilą zrzucili... To truchło? Jeśli tak, to... Nie, naprawdę wydaje mi się, jakby tutaj truchła spadały. Dziwna sprawa. Ale tak. Mniejsza od teraz. Może kiedyś dowiem się, dlaczego truchła spadają. Póki co... Ja tak, to dobra, tamta ławeczka, bo myślałem, że jakąś znowu znalazłem na mapie i nawet nie byłem świadomy, ale dobra, tamto to akurat wiem, która to. A mniejsza. W sumie, powiem szczerze, nawet chciałbym zobaczyć, dowiedzieć się, czemu te truchła tu spadają, ale... Prawdopodobnie tam będzie kolejny jakiś boss, skoro truchła spadają. Bo się one nie spadają dla rozrywki. Nie jest też jakiś nieudany grób czy coś. Nie, naprawdę, wydaje mi się, że to jest zbyt niebezpieczne miejsce. No, nawet te truchła to sugerują, że to jest groźnie. Ale nie. Oczywiście ja musiałem po prostu tutaj przyjść. No.
Ale dobra, nie. Nawet nie jestem w stanie już się przejmować tym, że spadłem. Po prostu nie. Okej. Nic więcej powiedzieć nie jestem w stanie, po prostu przerasta mnie trudność tej lokacji związana z tym, że trzeba precyzyjnie skakać. A dobra, skoro z drugą tam ze zwłok spada to ciągle, to może jeśli dotrzemy gdzieś na szczyt, to nagle ze zwłoki znajdziemy, jakaś nagroda będzie tam. Więc mimo tego, że wydaje się to niebezpieczne i ryzykowne, ja się nie poddam, ja idę przed się. Chociaż nie ukrywam, przyjemniej by było, gdyby nie było tutaj tych komarów. I nie jacyś wrogowie, proszę bardzo, tylko nie oni. No to mi już zaczyna wkurzać. Po prostu idą. I idą, nie przejmując się niczym. Dobra, spokojnie. Spokojnie. Skrzynka. I pułapka oczywiście, wybuchowa. Ale trudno, już trzymam wrażenie, co będę płakał nad tym. No i gotówka. Tak? Dobra. Dziękuję. Co prawda trzymam wrażenie, ale wiecie. Korzystać wroga do pokonania innego wroga, przyjemna rzecz. I tam w dół się nie dojść, można za to do góry. No to ku górze, jak mówiłem, chcę znaleźć zwłoki. Jest to chyba obszar ciemny, skoro wyciągnął sobie tego, lampkę. Dobra. Nawet nie wiem, gdzie nas to teraz zaprowadzi. Ale jak tutaj rozbiłem ścianę, to aż chcę wiedzieć po prostu, gdzie tę ścianę rozbiłem. A, tutaj. Albo mnie się wydaje. Nie, byliśmy tutaj. Na pewno tu byliśmy. Ale w tym bezpośrednim miejscu, wiecie, nie, ale chodzi o to, że obok. Okej. Proszę, proszę, jakieś kolejne ładne skróty. I nie podoba mi się to coraz większa ilość łańcuchów, ale muszę po prostu iść. Żebyśmy w końcu odnaleźli te zwłoki. Weźmy do ich wnętrza. Zatrzymaj się. Przestań. Ta próba jest zamknięta dla tych, którzy nie zrobili wystarczającej dotacji, czy tam kontrybucji, nie przyczyni się do tego. Podejdź tutaj szybko i przynieś swoje geo ze sobą. Okej. Powiem szczerze, nie rozumiem. O proszę, kogo my tu znowu mamy? Zota, czyli Zout, chyba tak się to będzie czyta. Nasz stary kolega. Czego chcesz? Przybyłeś też się ze mnie pośmiać? Głupcy. Czy wy nigdy nie zdaliście sobie sprawy z tego, że bycie uwięziony w tej klatce to było dokładnie to, co planowałem? Tak, na wszystkie sposoby. Jak sobie chcecie, wypuśćcie mnie na arenę. Jestem Zout potężny. Niedługo dobędę swojego gwoździa. Zakończacie żyć. Wasz śmiech przerodzi się w terror. O proszę. Jeszcze zanim dalej pójdziemy, to patrzcie. On tutaj też w końcu jest. Blady. Przynajmniej blada istoto. Więc też się odnalazłeś. Perfekcyjne miejsce. Niebawem będę wkraczał do bitwy. Tylko chwilowo odpoczywam na początku. Mimo, że tak naprawdę tylko kilku jest w stanie mi dorównać. Mam nadzieję, że to... że ta arena zaprezentuje jakieś... ale wyzwanie, których tak bardzo poszukuję. Okej, map updated. No. Wydaje mi się, że chyba dosyć dobrze zwiedzaliśmy to całe miejsce. Wiecie, nie wyżej idealnie, ale tak, udało się dosyć dobrze zwiedzić i cóż. Odnaleźliśmy takie miejsce, teraz tylko pozostało zobaczyć, co się kryje za tym wszystkim. O. Jakieś rozlewisko krwi tam jest.
Okej. Okej, dobra. I cóż, co tutaj więcej dodać, no. Co dalej się tu kryje i w ogóle chyba zobaczymy już w kolejnym epizodzie, tak. Tym razem mamy już 34 minuty i udało się cokolwiek zrobić, więc ta. Ja już na pewno na tym zakończę i no cóż, no dziękuję wam bardzo za uwagę, no i do zobaczenia, trzymajcie się i hej hej. A więc pa.